Witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Night in the Woods. Ostatnim razem mieliśmy srogie sny oraz odwiedziliśmy cmentarz, gdzie widzieliśmy prawdopodobnie naszego duszka. Okej, czyli tu się nic ciekawego nie wydarzyło. W takim wypadku zostało mi z Angusem przejść do lokalu. Przewidywalne. I zaczynamy moją codzienną typową rutynę. To znaczy biegamy i szukamy, czy coś się nie zmieniło. Szanse są niewielkie, ale zbadać trzeba. Także jak wspominałem, zaczynamy siadać już powoli do trochę cięższych rzeczy fabularnie, w związku z czym hubowa konstrukcja gry zaczyna troszkę jej przeszkadzać. Dlaczego? Ponieważ wyrywa nas z wyciągnięcia się. Ma sens. Trash baby. No dobra, nie ma więcej gadek. Ale pozdrowienia dla wszystkich pań w tym określonym wieku, w którym rodzice zaczynają się już czepiać braku, prawda, wnuków. Zobaczmy, co się stanie tutaj. Znaczy, co się stanie. Czy jest tu coś wartego uwagi? Odpowiedź brzmi chyba nie. A, nie mogę już zejść z powrotem. To samo drogą. Bridge freezes before road. Tutaj się nic ciekawego nie dzieje dalej. Ale zauważyłem, że tamten bug, który wypatrzyłem jakiś czas temu, prawdopodobnie był albo dotyczący określonego dnia, ponieważ pomiędzy dniami się coś zmienia zawsze, albo no mam talent w wyszukiwaniu bugów, nie? Najzwyczajniej w świecie. No ale nic, rutynę trzeba kontynuować. Brum, brum. Ten samochód zawsze przejeżdża tutaj. Nie zawsze ta sama osoba w nim siedzi, ale zawsze ten sam samochód jest zaskryptowany, żeby w tym momencie się odpalać. Co tam, Selmers? Nie widać cię za mojej webkamerki, sorry. Jestem za. Colin? Wiem, że da się w jakiś sposób oglądać niebo z tamtym facetem, tylko jeszcze nie odkryłem w jaki sposób. Najprawdopodobniej trzeba się tam wspiąć. Bad weather. Co tam tutaj? Tu bez zmian.
rwąca mi gra mnie bardzo niepokoi w trakcie loadingów. Rat babies. Czy coś się tu może zmieniło? To jest wspomniany problem z hubową konstrukcją poziomów, nie? Okej. Okay. Jak wspominałem, problem podstawowy z hubową konstrukcją poziomu w takim momencie fabuły jest taki, że prawda, utrzymujemy się w rutynie. Wspominałem to już na pewno parę razy, ale teraz, kiedy gra zaczyna siadać na nadnaturalne wątki, to powinniśmy się na nich skupić, żeby fabuła postępowała w miarę rozsądnie, ale nie robimy tego. Więc jest to pod pewnymi względami minus. Że tak powiem, historie, jeśli opowiadasz historie, one muszą przestrzegać pewnego określonego schematu. Dlaczego? Ponieważ wtedy są w stanie być wchłonięte przez maksymalną, że tak powiem, ilość odbiorców. Nie oznacza to, że stają się przez to prostsze albo głupsze, tylko stają się łatwiejsze do wchłonięcia. Zbędny wysiłek, jako osoba mieszkająca na podobnym zadupiu. Odrobinę większym, ale podobnym dość. Duna. Ma sens. Depresja. Thank you.
Ech, kompletnie niepotrzebna rozmowa. Tym bardziej, że me ma wkurzającą tendencję, którą zresztą sam mam, jak ja to mówię, spierdolenie bądź autyzm, to znaczy jak już zaczniesz, jak już ruszysz temat i trwa dyskusja, to nie odpuszczasz, choćby nie wiem co. Mummers. No nic, tak jak wspominałem, rutyna będzie przeciągać po prostu te odcinki, więc w tym momencie już mniej więcej 20 minut mi zajmuje na obejście wszystkiego, także co drugi odcinek jest trochę nudny, bo nic produktywnego się w nim nie dzieje, nie? Także trochę nieprzemyślana do końca, że tak powiem, struktura fabularna, ale jak wspominałem, wszystko będzie zależało w tym momencie już od wykonania, to znaczy tego, gdzie to prowadzi. Bo to może mieć sens. Nie musi, ale może. Szkoda. Nasz fajny bezdomny nas będzie opuszczał. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Prawdopodobnie nic. Zeskoczyć nadal nie mogę. Także kontynuujemy eksplorację. Jak wspominałem... Jezu, który raz już zaczynam w dokładnie ten sam sposób i chcę powiedzieć dokładnie to samo. Muszę zaczynać pamiętać, co ja mówię. Do cholery. Ech, no w każdym razie wiecie, co chcę powiedzieć. Także na chwilę obecną męczymy dalej eksplorację. Jestem bardzo ciekawy, gdzie gra z tym zmierza. I jestem ciekawy, czy będę z tego zadowolony. Na razie jestem, mimo pojawiających się problemów, na które zwracałem uwagę. Ale co będzie dalej, no przekonamy się. Tutaj się nic nie dzieje cały czas, więc idziemy na górę. Zajrzymy tu ponownie. Muszę do końca podciągnąć. Tutaj się muza nie zmienia, co sugeruje mi, że ta lokalizacja już do końca gry się fundamentalnie nie zmieni, ale z czystego obowiązku będę przeglądał. Muszę. Znaczy muszę. Chcę. No dobra. Czy skrzypek na dachu dalej jest obecny? Brzmi pytanie. Zobaczymy zaraz. Jest obecny. Dzień dobry panu. Co ma mi pan dzisiaj do powiedzenia? No czy? No pewnie. Czemu nie? Skoro, że tak powiem, dodatkowe motywy. Thank you.
Też się tak bawiliśmy, jak byliśmy młodzi. Znaczy, kładliśmy monety, prawda, na tory i pociąg je przejeżdżał. Więc wspieraliśmy wysiłek przeciwko inflacji, ograniczając ilość dostępnej waluty. Dzisiejsza młodzież. Spoko, niektórzy nigdy z tego nie wyrastają. Na przykład ja. Ma sens. Players. Horror movies, trains. O, tam siedzi koteł. Ale nie doskoczę tam. No dobra, to chyba wszystko, jeśli chodzi akurat o eksplorację tej lokalizacji, także podejdę sobie tylko tutaj, czy przypadkiem nic nie ma. Ale nie, nic nie ma. Okej. 42-3 minuty zostały na ten odcinek mniej więcej. Także powinienem zdążyć jeszcze podejść do was wszystkich i pogadać. Nocze! Dobra, wrócę do ciebie i jeszcze pójdziemy się poweselić. W cudzysłowie. Tylko jeszcze do odwiedzenia jest Angus. Angus, który proponuje wycieczkę do... prawda. Wychodzi na to, że nie poszedłem. I jest mu smutno z tego tytułu. Kto wie? A tu co było? Tutaj było mieszkanie Grega. Więc fakt, że mogę teraz wejść tutaj, oznacza, że coś się zmieniło. What the hell is a malt? Spróbuję jeszcze raz. Mam wrażenie, że to mi unlokuje jakąś dodatkową lokalizację. Jak przeskoczę tam na kable. Nope. Close, ale nie. Może w prawo się tam da gdzieś pójść. Zaraz zobaczymy jeszcze. Jestem zdeterminowany spróbować. Jeszcze w tym odcinku. Prawo może? Albo... czekaj... Ahaha! Coś tam pamiętam. Ale teraz nie spaść.
Pretty fucking cool, nie powiem. Dzień dobry. Pentagram. No dobra, odkryliśmy lokalizację, która zaoferowała mi nową stronę w notatniku. Nie jest znacząca szczególnie, ale wezmę. Teraz zobaczymy, czy tutaj coś da się osiągnąć. Oj. Oczywiście mogę stąd spaść. Mogę się też wiatrakiem pobawić, jeśli bardzo tego zapragnę. Ale... o! Nie było mnie tu. Czuję duch eksploracji na miły koniec odcinka. Ale to niestety też nie jest dobrze, ponieważ wydłużam w ten sposób czas swojej codziennej rutyny. Więc idziemy w tym momencie jeszcze w lewo. Do tutaj pogadać z wami. Snack Falcon na samym końcu, ponieważ chcę zobaczyć, co się tutaj ewentualnie jeszcze działo. Do Click Clack Diner nie mogę wejść. Coś koło Food Donkey? Czedżerm! Gracias. Zapytam go o Casey'ego. Partners. No dobra. O, no, to było ciężkie. Gra rozwiązała problem, prawda? Siatki w ten sposób. No dobra, w takim razie idziemy jeszcze do Grega i skończę ten odcinek, tylko z nim pogadam. Bo, prawda, czas eksploracji podstawowej się wydłuża niemiłosiernie. Odruch. No dobra. Co mi powiesz dzisiaj, panie Germ? Co ja gadam, panie Greg? No dobra, to w takim wypadku idziemy do Bay.
z powrotem i tuż przed hangoutowaniem się z nią skończę ten odcinek. Za każdym razem, jak jest taka zwierzka, niepokoję się. Dobra. No to tutaj skończę ten odcinek. W takim razie dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.